Powiem wam, że jestem mile zaskoczony pod tym względem, że to, co mówię i czym chcę się podzielić, tak jakby jest dla was to zrozumiałe, a dla mnie jest wspaniała sprawa, że to mogę tyle poznawać ludzi. Piszą o tym, co robimy, jak robię, poprawiają mnie, podpowiadają, tak? Więc dziękuję wam za to. Dziękuję, że jakoś wam pomagam odstresować się, żeby nabrać energii na życie, tak? Żeby coś zacząć. Nawet to, że oglądam, tak? Nie mam czasu, ale oglądam, tak? Coś próbuję sobie dla siebie stworzyć i tą atmosferę, i to wszystko, tak? Pomyślałem, że większość nas to są mężczyźni, tak? I potrzebujemy w życiu tyle spokoju, tyle jakby odprężenia, tyle jakby narzucone jest nam dzisiaj, że mamy być tacy, inni w ogóle, więc potrzebujemy chwili odprężenia, chwili na chwilę dla siebie zatrzymać się i żeby to było w jakiś sposób fajne i spokojne. Jesteśmy zmęczeni nieraz tym, co robimy, tym, co nas otacza, zadaniowo w pracy, później w domu, gdzieś tam, więc potrzebujemy odpoczynku, tak? I tak naprawdę my potrzebujemy tego, nie można od tego uciekać, tak? Nasz akumulator w jakiś sposób się rozładowuje. I teraz, jak to akumulator albo ma w sobie to zdrowe, to co potrzebuje, żeby mieć energię, albo coś, co na chwilę nam daje energię, poczucie szczęścia i wszystkiego, ale przychodzi następny dzień i czujemy się zmęczeni, mamy słabe morale właśnie nasz i wszystko nas denerwuje, cokolwiek. Więc jakby to jest ten moment. I namawiam do tego, żeby naprawdę znaleźć sobie hobby, coś takiego, co na. Oddychasz, stajesz, myślisz, fajnie, wracam po pracy, załatwisz swoje sprawy, tak? Z dziećmi, czy z dziewczyną, czy z żoną, cokolwiek, ale jest ten moment, tak? I każda osoba, która wie, że. No nie może być ten moment cały tydzień w jakiś sposób, tak? Ale jest ten moment, mamy swój gdzieś tam. Nawiązując do tego momentu odpoczynku gdziekolwiek. Mężczyźni też lubią zapachy, tak? Więc pomyślałem sobie, może w tym momencie, kiedy pracuję, działam, tak? Muszę mieć fajne miejsce. O to mi chodzi. Fajne swoje narzędzia, tak? Te nożyczki lubię. O, to są fajne. Penseta. O, git, to jest fajne. Tak, to potrzebujemy. Potrzebujemy cieszyć się życiem, tak? Każdy ma swoje. Ja tam jeszcze lubię akwaria. Pomyślałem sobie, jak od dziecka miałem akwarium przez lata, później zmieniłem, bo przenosiłem meble i w ogóle jedno pękło mi 300 litrów, rozlał się dywan i okej, dałem sobie spokój. Ale cały czas tkwi we mnie i chyba sobie zamówię jakieś coś fajnego, niedużego, lubię krewetki, miałem małe i wszystko, tam jeden z filmów mam taki, więc mówię hobby, jeszcze raz hobby, sprawdzamy się, mamy coś fajnego w emocjach, cieszymy się. Więc też jakby lubię zapachy. Tutaj mam świece. Są to naturalne świece. Dążę do tego, żeby to nie było czy klej, czy farba. Coś, co jakby nie przeszkadza mi osobiście, jak pracuję, bo przeważnie sami, jak robimy modele, jest to gdzieś w mieszkaniu, tak, ja mam garaż. Spłonął mi, więc wszystkie modele też gdzieś tam poszły z dymem. Ale odtwarzam sobie to, może z czasem zrobię fajne miejsce sobie i może w jakiś sposób chętnie was zaproszę, tak? Mam działkę nad jeziorem, tam 300 metrów do pomostu jest, ale jest na tyle, trawa, drzewka na Mazurach, tak? Możemy sobie tam coś stworzyć, nie? Pewne jakieś znajomości będą się między nami tutaj zawiązywać. Kto powiedział, że nie? Dlaczego, tak? Wszyscy, jeśli jesteśmy w porządku, to czemu nie? I teraz nawiązując do świeca. To jest taka specjalna świeca i sobie od żony dostałem też jakby, żebym sobie umilił to,
to życie, ten moment. Tylko wiecie co? Nie mam ognia. Chciałem sobie zapalić, nie mam ognia. No dobra. Świeca jest. I co? I nic. No dobra. Niech sobie postoi. Więc wracając do modelu. Nasz ukochany rider jest bardzo miły. W ostatnim filmie, więc w sumie powstały dwa, tak? Jeden to jest jakby wstęp do budowy i na podstawie Raidena omawialiśmy, jak podejście i wszystko. Mówię, to jest to miejsce fajne, żeby było. Później drugi filmik to było, jak budowaliśmy całe segmenty gdzieś tam. Tutaj szlifowanie było i tam to jakby w tym filmiku. Więc dużo osób mi różno pod rzeczy napisało, fajnych, naprawdę angażujecie się, to jest niesamowite, relaksujecie się, więc lubię sam być w fazie spokoju i wstępem tyle, tak? Ok. Kokpit. Lecimy z kokpitem, tak? Ponieważ kokpit, proszę. Kokpit mamy. Tu jest kokpit. I teraz elementy kokpitu potrzebuję. Tu potrzebuję. To jest kokpit. Tu jest nawiązanie do szybki. Powinienem czymś podkleić tą szybkę. Więc będziemy szukać rozwiązań. Ponieważ mamy wersję bez kokpitu. Bez tego. Tu jest jakieś co innego. Kokpit mamy tutaj. Drążek. Elementy. To jest, są skrzydła. P7. To już widzę. PD. O ile. P7D. Będę też potrzebował. Tu jeszcze mam element do silnika, tak? Silnik mamy tu. Tu wejdzie element 16. Tu jeszcze dokleimy i zbudujemy 16. To jest miejsce na rury wydechowe od silników. Dobrze. 7 tutaj, 7 tutaj, tak? 7D. Potrzebujemy 7D. Wytnę sobie. Wycinam w ten sposób, żebym co na ten moment nie potrzebuję, to sobie tak obcinam, żeby było. Dobra. Jak już zauważyliście, elementy 7G, 7B, EF, wszystko należy do kokpitu. 7B to będzie wyposażenie wnętrza, 7C to jest łamanie, więc poszukujemy 7. Na razie sobie zostawię to. Jest 7, jest. I teraz mamy 7C. Lubię tych narzędzi, mam zawsze pod ręką, żeby później nie szukać. Właśnie fajnie, żeby stół był na tyle duży. To mówię fajnie, tak? Mówię, każdy gdzieś tam ma swoje miejsce. Ale żebyśmy mieli przestrzeń, łatwo sobie tutaj lawirować. Więc 7B kokpit. Karton jest fajny. Naprawdę nie jest 7. Nie jest. O. Straszny.
Karton jest fajny. Dobra, teraz tu docinam i sobie, żebym kuku nie zrobił, będę uważał. 7C, 7D. Zapiszę sobie. Mam gdzieś tu ołóweczek miałem. Widzicie? Nie ukrywam, jestem po pracy dzisiaj wcześniej. Dzisiaj padało, więc co? Wpadłem na szybciocha, żeby coś podziałać, bo już od rana myślałem, co by tu zrobić. Dobra, 7 mam, więc 7B mam, 7C mam, 7B, 7C, 7D mam, 7E. Potrzebuję fotel. No, fotel potrzebuję. Tu jeszcze mam koła. Tutaj mam 7E. 7E. 7F. 7F. Możliwe, że jak wycinałem tu, myślałem, że zrobi koło. Się starość? Z oczami coś mam? Bo 7E mam, ale jeszcze 7F potrzebuję. Muszę to, wiecie co? Muszę w jakiś sposób. Może nie będę przy Was wycinał, tylko już później, żeby było 7G. A 7G tu mamy do sterowania. Dobrze. Wszystko mamy. Pozwolę sobie tu odłożyć na bok. Widzicie? Dobrze. Wróćmy do tego tematu. Tu muszę podkleić. Tu, żeby szybka była, tak? Bo mamy ten sposób. Pozwolę sobie tutaj z okularu, że tu. Dobrze odprężać się. Po prostu na spokojnie. Pamiętajcie, co byście nie robili w domu. Na spokojnie. Podejdźcie do tego. Wiem, że dzień może być słaby. Czasem ktoś zdenerwuje. Trudno później będzie tam odrobić ten dzień. Nerw jest. Nerw jest czasem. Ok. Zróbmy to, co potrzebujemy. I teraz tak. 7B. 7B. To sobie przytnę. 7B. Patrzę, czy tu coś nie zasłaniam. Wiem, że kamery to ustawić, te telefony. Okej. Jak powoli, powoli, spokojnie tniemy. Tak, używam nożyka, bo mi jest jakby przez lata taki nawyk mam, tak? Cyk. I jest. Okej. Okej. Wiem, że czasy mogą być te części utrapieniem. Tnie się, tnie i tnie. Ale chodzi. Pasja ma to do siebie, że pewne rzeczy są, które trzeba wykonać, tak? Dobra.
Następnie mam. Zobaczcie, 7. I co? One się tutaj w tą stronę. Tu trochę poprawię, bo mi tutaj trochę słabo wyszło chyba. Chociaż, znaczy nie podoba mi się tamto białe. Tamto białe nie podobało mi się. I teraz ten element zginamy do środka. Ja sobie robię tak, że zaznaczam z każdej strony nożykiem. Tu sobie trochę nacisnę. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Kiedy teraz sobie przekładam, mam kreseczki. Jest coś takiego jak trasowanie. Do trasowania to ja mam stępiony już ostrze. I delikatnie sobie po prostu przelecę. Teraz robię jeszcze tak. Jak już mam zaznaczone, wiem w której strony, to żeby to nie było na palcu. W taki sposób, żeby... Chcę mieć prostą linię. I do tego też, żebym nie chciał, żebym innych elementów sobie powyginał, sobie robię... Excuse me, madam. Sobie robię tak. O. Sobie teraz tu mam tak zwane trasowanie, jak najlepsi z najlepszych mówią, i tu było fajne, parę osób w ogóle ogólnie super, naprawdę chłopaki, pełna kultura, pełna ludzi, wszyscy sobie tam mówimy to, co trzeba, żeby tu poprawić, piszemy, ale to jest kultura, tak, w pewien sposób. I mam taki wnętrze. To jest wnętrze, tak? Mam wnętrze. 7B. Teraz 7B. 7C. 7B było. Tak, zaznaczamy. Gdzie muszę za ołówek znaleźć? No gdzieś go sprzedałem. Do tego jeszcze nawet trasowania. To mam kulkę taką. Ale za duża. Sprawdza się gdzie indziej. Miałem czarny ołóweczek. No dobra. Jeśli nawet... Zobaczcie, takie coś znalazłem przy okazji. Do trasowania. Igłę można włożyć tu. I mamy wtedy dłuższą rączkę, tak? I sobie jedziemy. Ale też do trasowania coś takiego znalazłem. Jak teraz... sobie przejadę. No. Tak. Tak przy okazji. Ale to jest fajne. Tutaj można igiełkę włożyć. Gdzieś już właśnie miałem zrobionej. Wszystko naraz. Dobrze. Wracając. Nie mam ołówka, ale pamiętam 8. 7B. To lecę dalej z tematem. Po zewnętrznej, spokojnie, nie chcę się powtarzać, ale bez nerwa, ma być spokój, mamy czuć przyjemność, tak? Bo co to za hobby, kiedy mamy nerwy? No czasem zdarzają się, ale ogólnie mamy być nasz czas relaksem. Ok. 7C. 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 I teraz tu mam
i sobie tutaj. Zrobię. Wiem, że tu białe przechodzi, ale delikatnie jest. To kąt prosty ma być, tak? Ten kąt prosty ma być dostosowany. I tu mamy, tak? Takie coś ma być. Teraz sobie zrobię coś takiego. O, jak mam takie coś i w tym mam paseczki. Pomyślałem sobie, że pokażę Wam. Robię sobie w tym przypadku takie paseczki, nożyk. O. W zależności, czy potrzebuję duże, grube, czy jak tam, to zależność. Sobie to. Po prostu tle z głowy, jak mi tam pasuje. I teraz biorę sobie klej. Klej, który jest dla mnie boski w moich działaniach. Jest. Teraz tak, moje oczy czy tu widzą? Moje oczy tu widzą. O, ten do trasowania też jest, ale to gdzieś moje koleżanki, córka, coś do tych tipsów. I patrzę, jest podłużny wąs i jest git. Ok, patyczek potrzebuję. Zobaczcie mi, naprawdę, moja, mam trochę czasu pomiędzy pracą jedną a drugą. I teraz sobie tak, tutaj sobie tak, o, robię klejkiem jedną stronę. Tutaj w tym przypadku nie muszę. Tu sobie jeszcze zrobię takie. Cyk, 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 cyk. Taki paseczek. Do tego sobie. O, i sobie patrz. Potrzebuję tu, dobra. Co ja jeszcze tam potrzebuję? O, potrzebuję tu. Potrzebuję tu. Powiedzmy. Potrzebuję tu. I powiedzmy, że potrzebuję. Myślę, że już chyba wiecie, o co chodzi. Tworzę sobie takie ząbki, zakładki, tak? Nie potrzebuję ich długich, więc sobie skraca. Tu potrzebuję pod kątem. Mi nie weszło. No i dalej potrzebuję jeszcze tu. I jeszcze powiedzmy, że no i sobie skracam. W zależności, ile tu mam miejsca, to sobie skracam. No to co? Zrobimy jeszcze z drugiej strony. Dobra, to mi wystarczy. I sobie zrobię teraz z tej strony. Trochę powsiąkam i klej namoczy. I teraz, no, powtórka z rozrywki. Sobie zrobię. Robię tu. Nie wiem, czy głową zasłaniam górną. Muszę jakoś to inaczej. Powiedzmy tu. Powiedzmy. Tu. To wszystko jest losowe, tak jak potrzebuję. Powiedzmy tu, o, tu może być szerzej. Tu. No i powiedzmy, że tu. No tu bym jeszcze coś przydało się mi. Tu mam mu tu jakiś krótszy. O. Mam teraz takie coś. I wtedy, jak mi się tu poprzykleja, tak. Ja sobie tutaj powyginam. Zaraz, jak mi się przyda. O, nie ukrywam. Jakaś świerk. Lubię las, więc ona chyba dobrze mi dobrała.
odprężające. Ma jeszcze mi załatwić taki świecznik, co pochłania zapachy. Więc zobaczymy. Ok. Powiedzmy, że tu podotykam sobie. O. To byśmy mieli tutaj. Zaraz Wam pokażę to. W tym momencie wytnę sobie. Nacinam sobie. Można to nożyczkami robić. Można to nożykiem. Ale nie ukrywam, czasem rączka się ucieknie i będzie słabo. Tak samo dobrze, jakby tu, jak tnę, to zakrywam tą część. Tą część. Powiedzcie mi, czy są gdzieś nożyczki dla leworęcznych? Ponieważ problem mam zawsze z kciukiem. Praworęczny to jest kciuk zawsze większy, a przy lewej ręce, kiedy ja jestem, leworęczny. Kiedy ja jestem leworęczny. Okej. Dobra. Okej, i teraz tak. Mamy tą stronę. Okej, i teraz sobie tym nożykiem delikatnie przytnę, żeby nie przeciąć, ale żeby był naruszony kartonik, struktura. I teraz co? Wezmę sobie, złapię sobie tak. O. Mam tutaj złapane. Całej długości dociskam. O, to ja sobie tak to radzę. Już mam przełamane. A jak już przełamane, mogę sobie pozwolić. O, tu mi trochę zostało. I teraz sobie pozwolę. O, i teraz tak, tak i sobie. Widzę, gdzie kładę. Pamiętajmy, że o, sobie tutaj dociskam. Co ja potrzebuję? Dół. Też dół. Tam mi schnie przy nadociśniętym. Teraz. Teraz muszę na chwilę sobie tu odgiąć. O. Tu sobie ja tu ułatwiam życie.
Z klejem jeszcze jest tak, że jak jest cieplej w pokoju, no to szybciej schnie. Wtedy szybciej łapie, tak? Ja dzisiaj mam tu w garażu, nie ukrywam. Trochę chłodniej. A możecie się pytać, dlaczego bawię się tym klejem, ponieważ bardzo mi przypadł do gustu. Mam jeszcze kropelkę, mam jeszcze inne, ale staram się nie wąchać tych klei, które są mocniejsze w zapachu. Tutaj dociskamy. I jak o. Okej. No i mamy radio, tak? To co mówił kolega. Trzeba szybki zrobić. Tak, panie Piotrze. I wtedy radio będzie widać. Ok, tu mi dosycha. Dobra. I teraz tu mam taki coś. A ja potrzebuję teraz sobie tu powyginać. O. Tu jakiś papierek, folijka też. Tu sobie ułatwiam życie. Teraz sobie zrobiłem tak, żeby mi tu nie wystawało. Tego mogę przyciąć, bo za długi. Tego też. O. Teraz tutaj powyginam. Powyginam w taki sposób, żeby mi tutaj tak sobie wymyśliłem. I zadowolony jestem. Zabawa trwa. Sobie tutaj robię tak. Tak i tak. Ok. I teraz jak ja sobie tutaj pozwoliłem kształt sobie jeszcze jakiś ogarnę, wiecie co? Tu sobie ogarnę kształt. No, tak. Tutaj ta strona jest bardziej wygięta. Teraz jeszcze mógłbym dół, nie? Zaraz patrzę, dół by mi się jeszcze przydał. No to już, cyk, robimy dół. Szybka akcja. Mogę sobie więcej patek. No sobie tak zrobiłem. Cyk. Robi sobie cyk, cyk. Na mniejsze kawałki. Już dłuższych nie potrzebuję. Tu sobie posmaruję klejem. Proszę bardzo. Teraz nożyk sobie. Żeby palca nie umazać, pamiętajcie, żeby nie mieć paluszków w kleju. Może to później być przykre, ponieważ jeśli chcesz mieć czysty model, dobra, to jest schnie, to schnie. Tu mi schnie. Też schnie. Dobra. Możemy później Wam pokażę, jak sobie dobieram retusz. I teraz, no co? Pozwolę sobie to wyciąć. O. Nadmiary sobie powycinam. Sobie zrobię tak. A że zawsze tu sobie ponaciskam. Teraz sobie wezmę tak. W pionie przebiję. Ok. Sobie trzymam tak pionowe ostrze. Więc przyciskam najpierw w kącie, który mnie jakby interesuje, i sobie
Tym ostrzem. Tak, tutaj jeszcze poprawimy. To mam w ten sposób. Tamte elementy mi schną. Zrobiłem w ten sposób. Tu mamy zawinięcie. Tak pokazuję Wam, jak ja sobie radzę. Lepiej, gorzej, ale spokój mnie uratuje. Nie ma nic takiego, co bym stracił w tym momencie dobre samopoczucie. Jedyne, jak sobie wytnę dziurę tam, gdzie nie trzeba. Działamy. Teraz pomyślałem sobie, że właśnie. Aby było fajnie, miło, znalazłem ogień. Sobie tutaj włączę. Zapachy, no, to jest naturalne. O, naturalne zapachy. Więc sobie możemy tu. Takie coś sobie postawię tu. O, żeby miło było, trzeba zawsze sobie pomagać. Teraz tnę element do kokpitu nożykiem. Mam taki nawyk. Tutaj potnę. O, ok. Wracając do elementu 7. C, tu jeszcze mamy to zrobione. I mamy 7B. Dobra. Ma być coś takiego. I teraz tu jeszcze mam ten element dół. Tu sobie zrobimy. O. Takie coś wymyśliłem. O, teraz sobie najpierw w dół przykleję. W dół tutaj. O, klej był nieruszony. On wysycha, robi się przezroczysty. I sobie wymyśliłem tak. Przykleję sobie to tu. O, teraz sobie tu pomij boki ładnie. O, fajnie jest tam, że mogę sobie go przesuwać. No i mi tu wysycha. O, ja sobie go tu cyk. Nie, sobie schniemy. Tutaj fajnie sobie dotykamy, zaciskamy. Myślimy sobie różnych fajnych z filmów. Ostatnio właśnie było poruszone, jakie filmy oglądamy. Na CDA ja znalazłem, wpisując stare filmy wojenne, westerny też fajne są, prawda, przy samym modelowaniu. Klej dołożę. No i westerny. Dużo filmów czarno-białych, na przykład z armii amerykańskiej, to okres wojny w Korei. Nawet wiedziałem. Elvisa Presleya w tych filmach dużo było. O, i teraz sobie tutaj sobie dołożę. Tu mam. O, to jeszcze zrobimy tak, żeby już ten bok tutaj zmontować. O, on potrzebuje tak sobie tu i tu. No i sobie tam zerkniemy. Sobie to cisnę na chwilę, tutaj zobaczymy,
jak to sprawuje się. Sprawuje się genialnie. Jestem zadowolony. Sobie tutaj to popuszczę, a tutaj sobie cyk, cyk, cyk podociskam. Tą górę sobie złapię. I sobie tak. Może będzie widać. O. Dobra, zaraz znajdę, która kamera. Więc mam jedną stronę. Teraz sobie zrobię na przykład drugą stronę. Pamiętajcie, że klej jest. No, staramy się. Myślę, że za stół sobie. O. Dobra. I co? Sobie zrobimy tutaj tą stronę. Tu powinno złapać i trzyma. O. A my sobie tutaj teraz złapiemy tą stronę. Widzicie? O. Sobie teraz. Z 5 sztuk. Pamiętajcie, że ja już trochę czasu się bawię w to. No i sobie tak. Powiedzmy, zostawię. O, jest. To mamy środek. Teraz antenka była. Powiedzmy, tak. Radio. Antenka. Tu będzie radio. Dobra. To będzie zegary, całe zarządzanie. Potrzebuję. Teraz tu mam brudy. Brudy sobie odłożę. Sobie wyciąłem sobie to, sobie zostawię na później. Tu też tu będziemy mieli zadanie, tylko muszę znaleźć folijkę. Jaką folijkę? Nasz japoński Mitsubishi Raiden. Nożykiem, dokładnie. Mam naostrzony ten nożyk, więc sobie mogę tutaj pobawić się. Narzędzia są bardzo ważne. Żeby mieć takie narzędzia, które dają nam przyjemność w pracy. Niestety nie da rady zaoszczędzić. No to jakby hobby na tym nie polega. Ale każda praca, jeśli chcemy, żeby coś miało taki efekt, jaki oczekujemy, no to musimy sobie pozwolić na wydatki. Pierwsza właśnie zasada, że wydajemy na ile nas stać w danym momencie, tak? Tak samo z modelami. Zaczynamy budować modele, na ile mamy umiejętności. To nie chodzi o to, żebyśmy. Nie kupię ten lepszy, ten większy, ten ma tyle. Chodzi o to, żebyśmy w trakcie budowy wiedzieli, że posuwamy się do przodu. Wiedzieli, że mamy tą umiejętność, która nam pozwala stworzyć coś, że będzie wyglądało jak trzeba. Więc proponuję zawsze, tak, budujemy model, który potrzebuje umiejętności na poziomie żeby to był poziom, wiem jak czytać instrukcje, wiem czego szukam, więc przejrzeć modele, popatrzeć instrukcje, tak? Mamy siedzisko. Siedzisko jest w ten sposób. Tu jest poducha gdzieś. Muszę znaleźć tą poduchę. I to jest 7. Ok, mam wycięte. To są szybki. Tak. Ok, jest to. Tutaj popuszczę sobie. Popuszczę. Mam atmosferę fajną. Teraz mamy radyjko. Radyjko będzie tak.
Okej. Gdzie moje okulary? A my będziemy mieli z tej strony. Z tej strony, pamiętajcie. Mamy z tej strony. Tam sobie podoklejamy zaraz po... Będzie git. O, tu mamy... Poszukamy. To będzie tak. O, to będzie tak. Tu sobie później to dokleję na końcu, a tu sobie złapię. Tutaj będę miał końcóweczkę słabą. Widzicie, tu mi na końcach nie złapało. Będę musiał coś z tym zrobić. Prawdopodobnie. Aha. Prawdopodobnie będziemy mieli to tu. Tak, jakoś tam. Zaraz zobaczymy, jaka wysokość. Tak, prawdopodobnie osiągniemy to tu. Jak ja sobie tu dokleję, zobaczcie. To ja sobie. O, tak wypadł. Już nie pora. Na razie chcę wam pokazać na sucho, jaki ma być tego efekt. Tu będzie tu. Prawdopodobnie to tu. Prawdopodobnie to tu. Tu zamkniemy. I tu zamkniemy. O. Tu będziemy mieli tak. Zrobimy retusz. Tutaj sobie tu cyk. Robimy sobie retusz. Tu sobie podoklejamy. Tu będzie tak, tu będzie radyjko, tylko się ustawię. Ustawimy sobie to radyjko. Radyjko sobie tu, 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 tralala. O, tak będzie przyklejone. No tak, sobie tutaj. 3D. Tu wtedy my sobie tu zamkniemy, tak. Weźmiemy cyk, tu do góry, no i ta się pościąga, ten fotelik włożymy tu, tam na dole trzeba jeszcze będzie zrobić. To jest taka koncepcja, tak. Dobrze by było, jakby z tej strony wkładał, żeby się nie porwać. Dobra, i to jest koncepcja, tu potrzebujemy tych elementów. Teraz sobie co zrobimy? Tu mamy fotelik, tu są kreseczki, a fotelik ma tak, że zobaczymy i co wy myślicie, sprawdzimy to, chociaż to może być za duże, to w tą stronę, teraz eksperymentuję i to będzie w tą stronę, dobra, zobaczmy jak to wyszło. Trasowanie tak zwane mamy. Ja teraz potrzebuję tutaj sobie. O, trasowanie powoduje, że nie przecinamy, tak? Nie wychodzi nam białe, tak jak w tamtym nożyku. Więc jest struktura nienaruszona i mamy kolor. No ale przydałoby się teraz z tej strony. No to już, proszę Państwa, już robimy z tej strony. Ponieważ z tej strony, bo idzie mi w tą stronę. O. No to wygląda, że to jest taki motyw. Taki motyw. Proszę. O. I motyw jest taki. Tu sobie robimy takie coś. Teraz tylko moje stare oczy niech znajdą element 7F. Szukamy 7F. 7F. 15 to nie jest tu. Tu moja linieczka się ma. 7F.
7F. Proszę Państwa, jestem... Po prostu coś na oczach mam. Mamy raz. Dwa. Jest, znalazłem. 7F, dobra. Dobra. Git, dobra. 7F. I teraz 7F dostosujemy. Oni, jeszcze jedno, bo żebym tak to słabo wygląda, co? Przed połączeniem segmentów numer 6 i 7 w tym drugim należy umieścić wnętrze kabiny. W przedniej części tego segmentu burt kabiny, część 7B. Nie przyklejamy do poszycia. Między tymi dwoma elementami ma utworzyć się szczelina, w którą następnie wklejamy pasek łączący 6C. No to ten 6C. O. Przy sklejaniu należy zwrócić uwagę, aby było ono odpowiednio ustawione względem kadłuba. Krawędzie natarcia nie nacinamy, lecz zaokrąglamy. Podobnie należy ukształtować przednie części płatów. Więc w tej chwili przeszliśmy do elementu skrzydeł. No dobrze, to wiemy, o co chodzi. Ja to bym w ogóle tak sobie pozwolił. Zobaczmy, jak nożykami. Nożyczkami. O. 7F się znalazło. Nożyczki. Jest. Też nieźle. Super nożyczkami. Kurczę, idzie jakoś tak przy okrągłym, to jest to jakoś mi łatwiej. Dobra. Pozwolę sobie. Teraz tak. Zobaczcie, już schnie, już mi cieplej w moim garażu. Od lamp. Lampy grzeją. Lampy super. Powiem wam naprawdę, jest taka. Mało cienia jest. To też jest fajne. No dobra. Zróbmy to, co do nas należy. Należy do nas to. O, teraz on nakleja 7F. Cyk. No dobra. Poszło. Zaraz pozwolę sobie to przestawić, bo mam na tyle fajny klej, że to może mi przestawić. Dobra. To mamy, to muszę trochę tu natarcie, kąt prosty, show. Co zobaczymy, może ten radiostację, to radiostacja nie ma tych, ale powiem wam szczerze, ja tu bym sobie wkleił. Nie wiem, czy to mi się uda jakoś, ale czuję, że mi tam będzie coś. Takie mam czucie, może dobrze sobie ufać swoim odczuciom. To zrobimy tak. Sobie to przetnę na pół, a to sobie natnę. I to sobie natnę. Teraz sobie złożę do kąta prostego. O. Tak. Teraz sobie to tutaj cyk przymocuję. To sobie tu. Może tu. Może tu. A można. Tak, żeby mi tutaj pracowało. I wezmę jeszcze ten drugi. I sobie poczekam, niech mi przesnie. Mam. Wiecie, nie. Ciapnąłem nierówno i teraz na szczęście to nie jest żaden problem, a problemy nie denerwują nas, tylko rozwiązują. Rozwiązuje się. Dobrze. Taki ja jestem gaduła. Dobrze. Sobie takie wymyśliłem. Tak sobie. Niech schnie. To
Jakby tutaj klejem na nasionko, to już nie jest problem. Teraz mamy fotelik. Fotelik mamy, sobie tutaj zrobię. Róż, kreseczki sobie trochę tutaj więcej położę. Teraz sobie tutaj więcej położę, a ja sobie tu dokleję. Dobrze. Później sobie naciągnę ten fotel. Jak już mi się przyklei, to naciągnę, bo to tak naprawdę o, ja paluchem. No dobrze, sorry, przepraszam. To jest to, że właśnie problem polega na tym, że jak nagrywam takie dla Was filmy, normalnie sobie mogę robić taką część, nie wiem, godzin, bo mam taką przyjemność, tak? Tylko rzecz polega na tym, że ja jakby muszę nie mam sprzętu takiego, żeby później ten rendering, to wszystko miało przełożenie, tak? Może to da trwać, ja wiem, że tam godzinę, dwie, ale ogólnie. Działa, tak? O, to mamy jedno. I teraz sprawdźmy, jak nam tutaj wyschło. Ten jeszcze nie wysechł element. Może go nie dotknąłem jak trzeba. Ale jeszcze inaczej ogarniemy. Niech tam sobie schnie. Muszę jakoś go tutaj ogarnąć, żeby mi się przykleił. A mam taką ochotę, żeby to było tak. Ja wiem, że są mistrzowie, wiem, że tak naprawdę są fajni ludzie, co naprawdę super buduje model. Rewelacja. O, teraz mam tu. Teraz pytanie, czy chcę do tyłu, czy z boku? Może jakby głowę od... No ja sobie pierdolę w ten sposób. Jeśli... Wymyślałem sobie tak. Gdzie z boku widać. Nie wiem to. Dobra. To jedno mamy. Teraz potrzeba by nam 7G zrobić. Na druciku jakimś. To na bank. 7G. I tylko jest obwinięte. A nie, kochani, widzicie? Teraz jest taki patent. No właśnie, to jest ten patent, co lubimy. Zwijanie kartoniku. Tu jest trochę tak. O. Więc nie potrzebujemy druciku. Dziękuję, czytałem opis. Na szczęście jest. Mamy modelarzu też jest. Ta jest fajniejsza. Dziękuję, bo jest cięższa. Cięższa, więc lżejsza. Teraz robię na tym sumaru, nie chciałem niszczyć, ale już o, sobie wezmę tu. Czasem trudno jest ruszyć coś nowego, bo tak fajnie wygląda, nie? Model, jeju, ale fajny. Zbudowałbym go, jednak jest za ładny. Taki ładny, wydrukowany. Kurczę, ładne kolory ma, tyle fajnych części, no nie, no, no nie, no nie ruszę go, też czasem tak jest. Bo
zobaczmy. Mam tu jeszcze takie nożyczki. Tutaj obecne. Tu obecne. Teraz, że mam kąt tutaj, to sobie na razie tu wyznaczę. Okej. No i mam zwijanie tą powierzchnią w tą. Więc u góry mi się nawija, a tu w środku. I teraz przydałoby się to jakoś fajnie ogarnąć, nie? Może na tym. Mam taką, kupiłem szeroko drucianą maszynę do... Może ewentualnie jeszcze może coś znajdę tutaj. Mam coś. Musi być węższa sprawa, bo to już mi się dopiero wstępnie zawinęło. Teraz może będzie na tym druciku. O, będzie dobrze chyba. No dobra. Aby mi tutaj przełamać, nie? Potrzebuję. Oj. Jakoś to. Wiem, że potrzebuję drucik. Drucik, może jeszcze trochę wody. To jest też patent z wodą. Jak mamy trochę wody. Teraz poczekajcie. Drucik, tylko znajdę jakiś. Drucik. Drucik, panie drucik. Spinacze mam różne. Kochani, różne spinacze mam. Ten spinacz. Kapnę sobie trochę wody, żeby mi ta tekturka była bardziej elastyczna. Niech trochę nasiąknie. Zobaczymy, żeby mnie przegiął. Dobra, już mi się wygina. Położę jeszcze. Cyk. Nie mam takich drucików. Wiecie co, gdzieś mi poginęły. A też było tak, że mi tu... Spłonęło. To muszę odbudowywać od nowa. I wtedy my to tak tu sobie nawijamy. Wiecie. Kąty na tarsie są teraz słabe. Teraz sobie poradzimy. Cyk. Musimy to najpierw zwinąć, później dociskać tak i zwijaniem. Normalnie można by wziąć drucik. Tak. Chodzi mi o to, żeby to było tak w miarę po staremu. To jest na tyle grupy, że on mi tam nie wchodzi.
będzie taki. Będę musiał teraz podkleić klejem. O, żeby to w ogóle złapało trochę. I nadać tak naprawdę końcowego modelu. Tym bardziej klej będzie mi zaciskał, tak? No to i to są takie działania. Na sprawdzenie naszego spokoju. Spokój nas tylko ratuje, jak to mówią. Później możemy ten retusz zrobić. No, papier mi się rozwarstwił, ale to wynika z tego, że te wąskie elementy. O! Dobra. Wąski element mi tu się rozkleja, ale my to jeszcze go poprawimy, bo tu nie było. Wąski. Oddaliście killera. Tam był wąski. Siara. Pamiętam w radości kiedyś była partia piwa. Rewiński piliśmy. Nie się tak spił, że leżał. No to byliśmy młodzi. O. Mamy coś takiego. Tutaj dopasowaliśmy. O, mamy coś takiego. Ostatecznie powinienem na końcu przykleić, ale chciałem wam pokazać, że w jaki sposób możemy to zdziałać. I sobie tu teraz tak, powinniśmy... nie przełapało się. Ale już za chwilę. Można by tu szpileczkę dać. Tak. Dobrze, mamy elementy takie zrobione. To jest inna sprawa. Tutaj będzie trzeba podkleić i to szybko zaraz znaleźć. Trzeba by teraz retusz zrobić. I teraz mamy retusz. Dobrze. Retuszem to jest na tyle sprawa. Pozwolę sobie tu miejsce jakieś zrobić. Jeszcze ten porządek musi być. Inaczej zginiemy i to ten, tym bardziej jak ja okulary mam już do zdejmowania, to widzę niewiele. Dobrze, klej. Dobra. Elementy są. Woda jest. Dobra, pędzel jest. No i co? Mam w kolory jakie mam, tak? Czarny woda. Wezmę sobie pierwsza. Musi być paletka. Wezmę sobie tutaj. Jakoś tam sobie poradzi. Za bardzo. O, widzieliście? No, zamiecie się. Zamiecie się i będzie dobrze. No dobra. To tak sobie tutaj białego pobiorę, a białego napierw, bo żeby ze czarną farbą tutaj nie lato. Dobra. Czarny do białego, to i tak szary się zaraz robi. No i co? Szary sobie jakiś robimy. No i sobie tam przykładam. I trochę czarnego, trochę szarego. W zależności, czy
Chcę mieć ciemniejsze, czy nie? Sobie rozcieńczę. Zrobię sobie na tyle gęste. Ja sobie, o tutaj. Jak myślicie, będzie? Gęściochę. Na razie pierwszy podkład. Kładę, żeby w ogóle co tu szufać białe. Nie musi być to całkiem. Odkleja mi się. Muszę powalczyć z tym klejem. Na razie. Tak naprawdę nie powinienem ruszać, nie? No tu mam białe, to powinienem też coś zrobić wcześniej. Pamiętajcie, że jak ja to robię, to by ja to robię. Wy to wy robicie, więc każdy może odnaleźć swój sposób. I efekt, jaki on osiągnie, to żeby był to dla niego efekt. Tu sobie tym bardziej można paluszki poprawić, cyk. Tu widzicie, macham, więc tutaj też możemy. No i się bawimy, tak? To sobie domaluję. Przesnie sobie. O, tu sobie boczki. Tu kreseczka. Cyk. Uj. Tu mogę jeszcze sobie, o. Dobrze. Ja to robię teraz tak jakby, nie jestem w takim transie, może się można śmiać czy nie, ale nie jestem w transie, który to jest mój trans. To nie jest mój fan w tej chwili, to jest nasz wspólny fan. Tak, ja się cieszę, że dla was robię, wy patrzycie. Fajnie robi, nie fajnie, ale jest jakby punkt odniesienia, tak? Mamy. Okej, okay, teraz co? Mamy teraz tu zieleń. To co? Ja sobie pędzel wyczyszczę. Sobie tak zawsze czyszczę. O, tyk. No, trochę zielonego. Dobra, mam jakiś taki zieleń. Słaby, nie? Uch, wezmę. Co powiecie, żebym tu wsadził? To już może wyjdzie z tego. To mało. To jest plakatówka, więc czarnego dołożę. Nie jestem mistrzem mieszania, tylko sobie ułatwiania. Czarny. Połóż tu czarny. Podobno czarny nie powinno się mieszać, ale chyba ten kolor byłby dobry, co? Przepraszam. Dobry. Chyba dobry. To mało wody. Nie wsiąka. Ale ty, nawet nie zły wyszedł, kochani. Nawet nie zły. Cyk sobie tutaj. Tu będzie przykryte. Powiem wam, że nie zły wyszedł. No i ten zielony. Ja nie muszę go już ruszać. To znaczy mam bazę. A że jest zielony wszędzie, to sobie zostawiam. Z plakatowymi jest to do siebie, że można wody trochę, wody po prostu.
Dobra. Wstępnie mamy to zrobione. Zamykam, żeby mieć przestrzeń. Biały do białego. Zielony do zielonego. Ok, biały do białego. Świeca nam pachnie. Muszę żonie podziękować za to wszystko. Mogą się ludzie inni dziwić, czy nie, ale wy, ale powiem wam, czasem jest w życiu tak, jak to babcia moja mówiła, a była mądrą kobietą, jak to babcie, które swoje przeżyły, dobra, jak masz mądrą żonę, bo kobieta to jest szyja, a głową jest facet. I teraz w zależności, w którą stronę jest ta szyja kręcona, ta głowa myśli. Dobra. To co, kochani? Zabawimy się. Powinna jeszcze szybko wsadzić. Ale szybko to wsadzę od tej strony. Na razie chciałbym wam pokazać, co my tu robimy. No to wygląda, że trzeba by tu uregulować. I teraz tak, ja sobie tu dokleję. Pomyślałem, że sobie zrobię w tą stronę. Zanim tamto wkleję. O, matulu. Dobra. Matula, wybacz. Sobie tu przejadę po tym. Sobie tak wkleiłem, bo to jakby dla mnie nie było problemu. Szybkę pomyślałem sobie, że sobie tu podłączę na końcu. A teraz chciałbym wam pokazać, żebyśmy je stali robótką. Tu mam ustawione. Jak to wygląda? I tutaj się linie zeszły. Później miał fajnie. Bo to muszę tu. O, i coś z tego jest fajnego, czy klej. Właśnie klej mi tu klei, jest git, tu sobie jeszcze poprawię, bo mało ma znowu. Jest git. Teraz sobie tu fajnie podłączę, bo za mało kleju dajecie. No my tu sobie poradzimy. Tak, jak jest mało kleju, to sobie poradzimy. Tu sobie jeszcze wzmocnię. O, tu sobie wzmocniłem. I tu sobie wzmocniłem. Teraz tak sobie tak zrobiłem. Mam nadane i podoklejane. Tu będzie skrzydło. Tu będzie skrzydło, ale linie. Właśnie tutaj, przepraszam, nie dopatrzyłem się. No widzicie? Tu mam na kąt natarcia. Bawię się. Dobra. Teraz pozwoliłem na to, żeby to tu weszło mi tu. Mogłem wcześniej, prawda? Ale sobie tak wymyśliłem na początku. Tu sobie wzmocnimy. Tu sobie dołożymy, tak? Podkleimy. Tu sobie naciągniemy do dołu. O. Tu sobie dojdziemy. Tam też doszliśmy. Tu doszliśmy.
Teraz sobie pozwolę dorobić kleju. No bo inaczej butelkę trzymam. Dobra. Klej. Kleju mój ty klej. Teraz sobie tu pomiędzy te bajery wsadzę. Sobie trochę tutaj odegnę. I tak naprawdę potrzebuję tylko górę ładnie połączyć. Tam już i tu tą stronę. Więc sobie pozwolę teraz. Przepraszam bardzo tutaj. Teraz sobie pozwolę tu naciągnąć. Tutaj docisnąć. Tutaj też docisnąć. O. A tu jeszcze taka. Czarne. O co? Tu docisnę. Tu sobie poprzyciskam. Widzicie? Ale tu. Teraz tak. Tu dociskam. A tu już mi biało wystaje, tak? A chcę, żeby mi tu ładnie się tu na dole kształtowało, tak? I tu na górze, więc jak sobie tu podociskam, to sobie to cyp, ciap zrobię. Ty nie trafiłem, to ślepy. Ślepy. Ślepy jestem. O, sobie takie coś zmontujemy. Dobra, teraz. Sobie tu podociskam. Ciężko jest tak wycisnąć, żeby wam tutaj pokazać, żeby nie było nerwa wam i mnie. No to teraz mam słabe ten. Tutaj kleikiem. Tak sobie wymyśliłem, pamiętajcie, to ja sobie wymyśliłem. Wiem, że mógłby tam folikę, ale sobie wymyślę to inaczej. Sobie inaczej wymyślę. Tutaj jeszcze zrobimy. Tutaj zrobimy. Poszlifować możemy. Tutaj dokleimy. Chciałem, żeby to wyglądało ładnie. No, trochę podnaciągało mi tu. Mi ściągnęło. Tu jeszcze. To tak wygląda. Tutaj mi trochę kleja muszę podrobić. O! To by tak wyglądało. Tutaj mi tutaj ucieka, ale my tutaj się tego nie boimy. I tu jeszcze jest wejście. Trzeba będzie trochę poszlifować. Przesunęło się. Dobra. Okej. To sobie tu poprawimy. Tu przytniemy. W
wtedy my tutaj będziemy mieli do włożenia. Tak, będziemy mieli, tu się poprawi, tu równo i teraz później jeszcze sobie szybkę wsadzę, jakąś tam sobie kombinuję. Tak, tutaj sobie. No i schnie. Schnie, schnie, schnie. Tu, tutaj sobie to ciapnę. Tak. Muszę sprawdzić, gdzie to moje czarne. Tutaj zrobimy tak. Tutaj trzeba, będę musiał chore tuż zrobić. To jedno. No i wtedy będę miał tutaj. To się trzeba będzie dopracować, tak? I to, co właśnie kolega Piotr mówił, tak, musimy mieć tak dopracowane, żeby nie było naprężeń. Tutaj mam trochę naprężenia jeszcze, tu widzicie? Wygina mi się, mokry był papier, nie doszlifowałem, tak? Nie doszlifowałem i zrobię, znaczy tutaj zamknę to, ale ogólnie nie zrobię. To jest kokpit. I jeszcze tą rzecz powinienem, ale coś mi tutaj wypadło. Coś bym podmalował, kochani. To bym coś podmalował. I podmalował, prawda? Coś bym tu podmalował. A dlaczego myślę o tym? Bo jak przykleiłbym. Potrzebuję czegoś tam. Dobra, zróbmy niebieski. Niebieski i błękitny, to może to. Dorobimy jeszcze to. Tak to zabierzemy. O, przepraszam. Pędzelek mam tu. I niebieski tu. I teraz bym potrzebował, powiem wam. Szybko pójdzie wszystko, to jeszcze poprawi się, to już na następny film będzie gotowe. Tutaj się dojedzie, linie się muszą zamykać. To musimy uważać, tak, oś modelu, tutaj mówię, tutaj będę musiał jakoś to wymyśleć, tu dojdzie, dobra. Powiem tak, no robię na wizji, więc też człowiek ma świadomość, że tam coś trzeba działać. Ale działamy tak, żeby była zabawa. Chcę wam pokazać to, żeby jakby cały ten to już jest model. Jak myślicie, będzie pasował? Trochę zieleni przydałoby się. Chyba nie za dużo. Trochę zieleni. Dobrze, tu mam coś tak trochę. Może bym białego to ułożył, to byłoby lepiej. Może jeszcze białego, tu mam trochę z niebieskim, tu mam wodę. Tu trochę zielonego. Jaśniejszy trochę zrobił się. Tak, żeby tam nam z tyłu też, nie? To nie było jakieś blada i karton. To nad tym tylko walczę, nie? Dużo tego niebieskiego nie potrzebowałem w tej chwili. O, coś takiego. Cyk. Dobra.
i kończymy dzisiaj, bo to będzie wow. No, w 3 godziny. No, to jest taka zabawa dla mnie, to tam. Robimy sobie, działamy, rysujemy, malujemy, kleimy. Tak. Tak. Powinien to podkleić na czymś grubszym, ale doszedłem do wniosku, że. Może. Ach, kurczę, zrobimy pod kątem. Rozumiem. Teraz może być zapytanie, czemu? Ale bawa, zabawa, zabawa. W ramach klejenia i rozsądku. Co, zrobimy tak, że ja tu złapię. Ja tu złapię. O. Powiem wam tak, że tu nawet wyżej, bo robię tak. O. Trochę sobie zrobię tak. Ten celownik powinien być, nie? Tam w szybie, jak to samolot. To da po tym celowniku. To będzie poniżej. Dobra. Git. Git, moi kochani. Powiem wam, że będzie 1,5 godziny. Mamy model. To co wiem, środek. Mamy zmontowany. Później poprostujemy. Tu jeszcze będą te elementy. No to będą rury, to podkleję rury, a jako rury to później będzie, nie, to jeszcze jest ten, o, ten, dokładnie tu będzie, i to, i później to, i później to, jakaś tam, później ogon, cyk, ale to, powiedzieliście, że żebym nagrywał tak jak idzie. Dziękuję wam za te wszystkie dobre słowa, za to, że jesteście, że staram się wam przekazać coś. Może wam się przyda, może nie. Jednak i wy, i ja chciałbym, żebyśmy mieli dobrą zabawę. Budujcie modele, miejcie przestrzeń, miejcie nawet świeczuszka, która wam zapach da. Film, który gdzieś tam jest w tle, może sobie zerknąć. Najlepiej film, który kilkakrotnie, bo ma te fajne emocje i nie trzeba wchodzić jakby w fabułę filmu, tak? Robimy, a zerknamy, tu super, nie? Godzilla oglądaliśmy, nie? To jest tam Titanica, nie wiem, Szeregowiec Ryan, Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni, coś co wprowadza cię w fajną, fajny film, fajna budowa, jakby całość, tak? Odprężamy się. O, właśnie. Siedzimy sobie, nie? Cisza. To jakby na tym modelarstwie. Ja na przykład dużo mam w tym właśnie takiej przyjemności. Kurczę, tu muzyka czasem jakaś tam coś. Filmik, mam ochotę na to. Dobra, sobie włączam filmik. Model kleję też mam pod ręką. Mam ten bałagan obecnie, to jest taki artystyczny bałagan. Robię tu, mam pod ręką. Później kończę. Sprzątam, zbieram, układam znowu jak przyjdę. A mam to możliwość, że mam miejsce, które jest nieruszalne, nietykalne. W ogóle dzieci wiedzą, że na wie, to mogę w każdej chwili podejść. Nie muszę rozstawiać się, tak? Więc nie od nowa pół godziny tracę, że to podchodzę. Wiem, w którym miejscu skończyłem, wiem, co dalej, jak chcę. Więc życzę wam fajnych emocji, fajnej zabawy. Niech to będzie jakimkolwiek hobby. Cieszcie się, życie jest krótkie. A czemu nie budować? Niektórzy mówią, dorosły, buduje modele. Buduję, tak, jestem modelarzem, bawię się w tym, tak. Daje mi to przyjemność. Rodzina zadowolona, znajomi zadowoleni. Co więcej chcieć? Wszyscy uśmiechnięci. Kurczę, doceniają to. Ty takie rzeczy robisz, coś. To nawet się pytają, a dlaczego, a co, jak. Jest o czym pogadać z kimś. Ktoś cię zapyta, co robisz. A, pracuję, coś tam, ale lubię modele, hobby, tak. Jest to bardzo takie zajęcie szczegółowe, tak? To jeśli ktoś jest
bardziej przestrzenny, lubi gdzieś biegać, ganiać coś tam. W jaki sposób go to nie zainteresuje, ale osoba, która potrzebuje już odpocząć, gdzieś tam zamknąć się gdzieś z boku od świata i tych wszystkich rzeczy różnych, praca, dom gdzieś tam, a lubisz tworzyć, tak, tworzyć. Dzisiaj jest dużo rzeczy, gdzie można w komputerze tworzyć. Jednak to jest stara szkoła. Kiedyś nawet nie wiedziałem, że myślałem, że w ogóle zanikła to, że sam bawię, nie wiedziałem gdzieś tam, tak? Ale to jest fajne. Fajne, dzieciom można przekazać, podzielić się. A najważniejsze, my, jako modelarze, mamy spełnienie w tym wszystkim. I daje nam chęć po to, żeby iść do pracy, wrócić uśmiechniętym. Dzieci wszyscy wiedzą, wszyscy akceptują, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Dziękuję, pozdrawiam. Skończyliśmy kokpit, zrobimy okienka. Robię to w taki sposób, żebyście wiedzieli, że dlaczego to trwa, tak? Bo skupiam się na robieniu i wam jakby przekazaniu tego wszystkiego, więc jeszcze raz pozdrawiam. Miło was wszystkich poznawać. Fajnie jest, naprawdę. Poczucie tą energię, poczucie, że chociaż dla mnie takiego jednego, każda osoba, która jakby powie, że jest fajnie, to mi też, to ja też czuję się fajnie, no, nie ukrywajmy, no. To jest naturalne. Jesteś fajny, fajnie, że mnie oglądasz, tak? No to dziękuję tobie za to, że mnie oglądasz, to daje energię. Czy wam mówiąc, że dziękuję wam, że fajnie, że mnie oglądacie i ten, to myślę, że ja też cieszę się i wy się cieszycie, bo no może rozumiemy się, tak? Kurczę, może zachęcamy się sami nawzajem, ja was, wy mnie, że działamy, robimy, kleimy i jest fajnie. Bo o to chodzi chyba. Dziękuję. Dobra, mogę gadać i gadać, a tu już trzeba iść do swoich innych spraw, rodzinnych powiedzmy, pobyć, pogadać. Dziękuję, pozdrawiam. Do następnego.